Mogą sobie Państwo zadawać pytanie, dlaczego minister sprawiedliwości już po raz kolejny uczestniczy w następnym etapie programu Jonata. Programu, który dopiero wystartował, programu, który oczywiście dał szansę na lepsze życie kilku młodym osobom, ale programu, który jeszcze nie objął całego kraju i programu, który ze względu na skalę nie jest jeszcze programem powszechnym. I odpowiedź jest dosyć prosta. Jeżeli zagląda się statystyki przestępczości w Polsce, to ona od kilku lat w poszczególnych kategoriach rodzajowych przestępstw maleje albo pozostaje na niezmienionym poziomie. Jest za to jedna statystyka, która jest wyjątkowo smutna, by nie powiedzieć zatrważająca. To jest statystyka przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. To jest ta jedyna grupa, której ta przestępczość rośnie albo w niektórych kategoriach rodzajowych się nie zmienia. Nie ma tam poprawy na lepsze. Nie ma tam poprawy na lepsze, a w kontekście tego, co nas czeka za kilka lat, kiedy ci młodzi ludzie staną się dorosłymi, jest to oczywiście wręcz sygnał alarmowy. I dlatego taki program, jak program Jonata, który jest adresowany do młodzieży z trudnych terenów miasta, do młodzieży, która w ogóle ma trudniejszy start życiowy i ze względów finansowych, i ze względu czasami na takie, a nie inne wzorce rodzinne. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że jest to młodzież, której jest trudniej, a nie młodzież, która jest zła jako taka. Wręcz przeciwnie, oni rzeczywiście mają gorzej niż ich rówieśnicy. I dlatego tym bardziej trzeba im pomóc.